kurwa, tyle czekałam na ten dzień, ja pierdolę. Ciekawe, że się płyt sprzeda. Kurwa, zaraz chodzimy, podpiszę te wszystkie płytki. Kurwa, ja pierdolę, czujesz to, ziomek? Gdzie jest hajs za moją robotę? Ja jestem, kurwa, chory psychicznie, a to jest moim opiekunem. Pieniądze wszystkie na jego konto. Kurwa, jadę po ten telefon za 20 funtów. Nagrywając hurtowo i będąc pijany, będąc tutaj sam, nie, w tym środowiskowym garażu, samoukiem, ja nieraz nie wiem, jak się komputer włącza i włącza. Jak ja mam, kurwa, wiesz, tak zrobić takie wszystkie rzeczy, jak na przykład klip z Mania Studio, używając metafor do klipów. Ja biorę kamerkę bez światła, kurwa, tańczę w sukience, kurwa, i rzucam. Ale tu przychodzi Mateo i mówimy, Popek, weź tutaj tak, zróbmy tak, nie, tak. Może to trwa dłużej niż, wiesz, niż tam gdzieś 12 godzin. Też zrobiłem to ekspresowo w chuj, no 4 dni nagrałem z Mateem płytę, ale z pasją, mega zabawą, nie za karę, od wskazówki, nauczyłem się troszkę śpiewać przy Mateo. Nie spaliśmy, to normalka, nie? Ale troszkę się nauczyłem, nabrałem wiary w siebie jako wokalista. Ja się czuję na dzisiejszy, nie tylko jako raper, ale też jako, kurwa, wokalista, nie? Mógłbym stanąć przy Kasie Nosowskiej, zajebać z nią taki refren, żeby się posrali wszyscy, kurwa, w teatrze, kurwa, Luboń, gdzieś tam, gdzieś jest taki... Popek, Mateo się wyprowadza tam, kupujcie tą płytę. Bo będziecie mieli przejebane, jak was spotkam! Zrobiłem 820 piosenek w 2 lata. Mam 27 płyt przygotowane przez 30 lat, co 3 miesiące będę szukę wydawał. Może nie dożyję tych niektórych wydania płyt, nie? Ale Mateusz powiedział mu, Popek, nagrywasz hurtowo, nie? Fajnie, że nagrywasz po 7, że pasja, że nie tracisz czasu, że kurwa nie siedzisz jak leń. Mówi, ale mówi, jakbyś przyłożył się tak o, pomyślał nad, kurwa, i na flow, i na tekstem, dał sobie 5 minut więcej, nagrał 2 kawałki mniej, byłoby jeszcze lepiej, nie? To też sobie wziąłem do serca. Może się nagrywam po 10-15 kawałków dziennie, nagrywam, ale cały czas się uczę i co mi się podoba, nie jestem ignorantem muzycznym, czy to będzie Mateo, ale powie od serca, czy krytyka ten, nawet jak miał zmienić tekst, mówi to Mateo, który tak naprawdę, on się specjalizuje w muzyce, ja w tekstach, ale ja jestem w stanie się na tym, kurwa, pochylić, odsłuchać i jeżeli to ma rację, to podziękuję, kurwa, ładnie w trzech językach i, kurwa, jedziemy dalej, nie?